Ja jestem Paweł. Dziś przedstawię wam Makornika i Klasa. Dość znane ciągniki dla rolników. No więc bierzemy się do rozpakowywania. Może trochę dam czatu z nimi, bo muszę opowiedzieć przecież, jak to działa. Mianowicie, z dwoma ciągnikami można otwierać szyby. Można też w jednym ciągniku otwierać maskę. No więc może zabierajmy się do roboty. A, jeszcze taki mały warunek, że temu klasowi można sobie tak robić. O. Więc zaczynamy rozpakowywanie. Może cięcie zrobię. A nie. Otworzę wreszcie. Nie chcę się otworzyć. To jest właśnie jeden mały problem. Nie chcę się otworzyć. Wreszcie się otworzyły. Tutaj już wyciągamy naszego klasa. No i mamy maskarentne koła. Mogę wam jeszcze coś pokazać, że tutaj, ops, trochę mi ciężko otworzyć. Więc z jednej strony można, z drugiej to chyba mam jakiś problem. O. No i z drugiej. Tak wygląda przeze mnie ciągnik rozłożony. Jeszcze zróbmy sobie hopa, żeby był już całkiem rozłożony. No tak wygląda już całkiem rozłożony. Zamykamy mu drzwi. I hop. No więc. No więc to tyle z tego ciągnika marki. A nie. Jednak tu można jeszcze otwierać sobie takie fajne okienko, takie fajne. Zamykamy. No i to tyle z tego klasa. Ogólnie jeszcze... A właśnie, muszę wam pokazać obciążnik. Obciążnik jest tutaj schowany. Czy sobie kurde pomyśleli, nie? O tym obciążniku. Nie chcę... O kurde. Dobrze, więc założymy tutaj obciążnik. Bo tu jest taka, czekajcie, bo tu jest taka, czekajcie. Jest taka możliwość, tak to odwrotnie. No i tak wygląda już ciągnik z założonym obciążnikiem. Tak wygląda. A jeżeli chcesz nie pominąć moich każdych filmów, kliknij sobie dzwoneczek, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, żeby zmotywować mnie do nagrywania.